Witam Państwa. Michał Trześniewski, zapraszam na serwis informacyjny. Wiadomość z ostatniej chwili. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2024 rok, ale jednocześnie skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent wysłał ustawę do Trybunału, ponieważ posłom Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi uniemożliwiono udział w głosowaniu. Duda przekazał, że będzie kierował do Trybunału wszystkie ustawy, dopóki Kamiński i Wąsik nie zostaną uznani za posłów przez marszałka Sejmu. Już jutro 1 lutego na antenie Telewizji Republika pojawi się nowy program. Chodzi o Ekspres Republiki. Codziennie o 16:55 Rafał Patyra będzie prezentował najszybsze w Polsce informacje, nie tylko dotyczące polityki. Zapraszamy na najszybsze w Polsce informacje ze świata polityki, kultury, sportu i rozrywki. Prawdziwy Polski Ekspres. Ekspres Republiki. Codziennie o 16.55. Tylko w telewizji Republika. Jutro odbędzie się szczyt Rady Europejskiej. Tymczasem do Brukseli przyleciał były premier Mateusz Morawiecki, który spotkał się z politykami europejskich konserwatystów i reformatorów. Na konferencji prasowej Morawiecki przestrzegał przed przymusową relokacją migrantów i centralizacją Unii. Pierwszym takim tematem, który nas mocno różni jest zgoda na pakt migracyjny, czyli zgoda na mechanizm dystrybucji nielegalnych imigrantów bądź płacenie za nieprzyjmowanie nielegalnych imigrantów. Jedynym skutecznym sposobem poradzenia sobie z imigracją w dłuższym terminie nie jest otwieranie drzwi w Europie, tylko jest skuteczna ochrona granic i nawet szczodra. Uczciwa, jak najbardziej uczciwa polityka wobec tych krajów, które doświadczają różnych napięć i z których pochodzi bardzo wielu tych migrantów. Uważam, że dalsza centralizacja w procesów decyzyjnych w Europie jest drogą donikąd. Będzie prowadziła do wzrostu różnych radykalnych nastrojów i do działań odśrodkowych w Unii Europejskiej w średnim i w dłuższym okresie. Komisja Europejska zatwierdziła projekt rozporządzenia, które wydłuża bezcłowy handel z Ukrainą do połowy 2025 roku. To cios w polskich producentów, mówi opozycja. Będziemy domagać się wyjaśnień, jeśli Komisja Europejska przyjmie zgodę. A więc rozporządzenie w sprawie przedłużenia bezsłowego handlu z Ukrainą. Przypomnę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zablokował handel zbożem. My nie mamy nic przeciwko temu, żeby przez terytorium Polski te produkty były przesyłane, transportowane, natomiast nie zgadzamy się na to, żeby były sprzedawane na terytorium naszego kraju. Więc słyszymy, że mimo sprzeciwu komisarza, Janusza Wojciechowskiego. Dojdzie dziś do przyjęcia takiego rozporządzenia. Tu oczekujemy jednoznacznej, ostrej reakcji ze strony obecnego rządu. Będziemy się domagać wyjaśnień, dlaczego obecny rząd, który lubi się takimi wpływami w Unii Europejskiej, okazał się nieskuteczny. Jeżeli zostanie przyjęte rozporządzenie w tym kształcie, to jest klasyczny przykład. Jak Polska jest, będzie ograna, bo nie ulega wątpliwości, że będzie to oznaczało znaczny wzrost eksportu towarów, przede wszystkim na rynek polski, bo tutaj są najniższe koszty transportu. Rząd Donalda Tuska nie wycofa się z projektu budowy CPK, uważa poseł Pisu Waldemar Buda. Jak mówił na naszej antenie koalicji rządzącej, trudno przyznać, że to dobra inwestycja. Ponieważ została zainicjowana przez poprzedni rząd. Przypomnijmy, Donald Tusk ma zdecydować, co dalej z CPK po zakończonym audycie. Do końca marca. Tak naprawdę wszyscy mamy świadomość tego, że ten centralny port komunikacyjny musi powstać. I mam wrażenie, że dzisiaj pan Maciej Lasek robi z siebie, no myślę, że największego komika 2024 roku. Bo on, żeby nie powiedzieć mocniej, to znaczy on za 2-3 miesiące będzie musiał stwierdzić, że projekt CPK będzie kontynuowany, ale ma z tyłu głowy, co, co mówiło się w trakcie kampanii o CPK. Czyli się go obrzydzało, atakowało, uważało się, że jest bardzo zły, a i tak on musi być realizowany. Dlatego, że to jest wyzwanie absolutnie rozwojowe, kluczowe dla Polski z punktu widzenia bezpieczeństwa, gospodarczego i wszystkich i dzisiaj ten świat ekspercki, świat gospodarki, świat biznesu nie powinien pozwolić na to, żeby z tego projektu jakby zrezygnować. I, I pan Lasek będzie zjadał swój język za chwilę, więc on dzisiaj próbuje znaleźć drogę do tego, żeby powiedzieć, PiS budował CPK, ale on był zły, a ja będę budował CPK i on jest dobry. A teraz o powodzi na Mazowszu. Wiele domów, ulic i pól zostało zalanych na skutek bardzo wysokiego poziomu wody rzeki Bóg. W miejscowości Drogoszewo pod Wyszkowem był nasz reporter Michał Gwardyński. Ta rzeka wylała, dokonała wielu podtopień, chociażby to, co Państwo widzą, to jedna z posesji, na, na którą nie ma w tym momencie fizycznego dostępu. Pomimo, że do rzeki Bóg, do tego właściwego koryta rzeki jest przeszło stąd, z miejsca, które, w którym stoję, ponad 100-150 metrów, no to ta rzeka wylała tutaj, ta rzeka podchodzi pod kolejne posesje po mojej lewej stronie, jak też Państwo... Będą mogli zobaczyć później na późniejszych obrazkach są zalane chociażby miejsca, w których to na co dzień przebywa, przebywają zwierzęta, przebywają kury, przebywa trzoda chlewna. Także ta sytuacja, która ma tu miejsce, jest ten, ten, ten stopień, wysoki poziom wody, jest bardzo niebezpieczny, zarówno dla zdrowia i życia, zarówno zwierząt, które tutaj się znajdują, które gdzieś na co dzień są chowane, jak również i życia ludzkiego, ponieważ coraz więcej posesji. Tutaj pod Wyszkowem, jest zalanych coraz więcej miejsc. Widzimy to miejsca, w których to ludzie zabezpieczają wejścia do swoich domów workami z piaskiem. Dlatego ten poziom wody, poziom rzeki, poziom wody na rzece Bóg stanowczo zagraża zdrowiu i życiu wielu osób, które tutaj mieszkają. Za krytykę rosyjskiej armii opozycjoniści będą tracić nieruchomości. Takie przepisy przyjęła dziś rosyjska Duma. Przede wszystkim ma to uderzyć w Rosjan, którzy udali się na emigrację. Wiele osób, które oczerniają nasze siły zbrojne, uciekło z kraju. Oni z zagranicy obrażają naszych żołnierzy. Jak możemy im przeciwdziałać? taki sposób właśnie dzisiaj wprowadzamy w życie: konfiskata mienia. Przecież nieruchomości mają w Rosji. Według przewodniczącego rosyjskiej Dumy, Wiaczesława Wołodina, ustawa ma uderzyć tu, cytat, w łajdaków, którzy prowadzą działania przeciwko swojemu krajowi. Ustawa zmienia artykuł 104 Rosyjskiego Kodeksu Karnego dotyczący konfiskaty mienia, dodając publiczne i świadome rozpowszechnianie fałszywych informacji o użyciu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej do listy przestępstw, za które może zostać zastosowana taka kara. Przepisy karne dotyczące tzw. fejków o działaniach armii Rosja wprowadziła w marcu 2022 roku, wkrótce po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Z szacunków prowadzonych przez niezależny portal Wiorstka wynika, że w procesach dotyczących tzw. fejków o rosyjskiej armii zapadło od marca 2022 roku 113 wyroków, 47 osób zostało skazanych na kary więzienia, w tym większość 38 otrzymało wyroki co najmniej 5 lat pozbawienia wolności. Szanowni Państwo, wróćmy na sam koniec do wiadomości z ostatniej chwili. Mianowicie prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2024 rok ale jednocześnie skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent wysłał ustawę do Trybunału, ponieważ posłom Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi uniemożliwiono udział w głosowaniu. Co ważne, Duda przekazał, że będzie kierował do Trybunału wszystkie ustawy, dopóki Kamiński i Wąsik nie zostaną uznani za posłów przez marszałka Sejmu. Zobaczmy, Szanowni Państwo, komunikat kancelarii prezydenta w tej sprawie duda podjął decyzję o podpisaniu ustaw. Ustawa budżetowa na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku; Ustawa z dnia 16 stycznia 2024 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Ustawa z dnia 16 stycznia 2024 o zmianie ustawy przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalania wyżej wymienionych ustaw, to jest brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami, przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezydent zdecydował o skierowaniu powyższych ustaw w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania ich zgodności z Konstytucją. Analogiczne działania będą podejmowane przez prezydenta RP każdorazowo w przypadku uniemożliwienia posłom wykonywania ich mandatu pochodzącego z wyborów powszechnych. Należy podkreślić, że sprawa wygaśnięcia mandatów została jednoznacznie przesądzona przez Sąd Najwyższy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami na Sejm RP. Z uwagi na pojawiające się w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje co do możliwości skrócenia kadencji Sejmu przez prezydenta RP, należy podkreślić, że zgodnie z artykułem 225 Konstytucji, prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu, jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu. W odniesieniu do ustawy budżetowej na rok 2024 taka sytuacja nie miała miejsca. Także, Szanowni Państwo, przypomnijmy na sam koniec. Andrzej Duda przekazał, to jest bardzo istotne, że będzie kierował do Trybunału Konstytucyjnego wszystkie ustawy, dopóki Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie zostaną uznani za posłów przez marszałka Sejmu. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę program Miło szakłeczka. Do zobaczenia.